Drogie, cudowne, wspaniałe kobiety. Warunki są zupełnie nieodpowiednie do nagrywania tego, ale tak mnie naszło, że się nie mogę powstrzymać. Kochane, zrozumiałem, wreszcie zrozumiałem po wielu, wielu latach to najważniejsze przykazanie chrześcijańskie, przykazanie miłości. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To znaczy, kochaj siebie samego jak bliźniego swego. O co tu chodzi? Dotarło do mnie dopiero po tylu latach, szkoda, że nie wcześniej. Gdyby do mnie wcześniej dotarło, to tylu błędów w życiu nie popełnił i dlatego informuję was o tym, żebyście tyle błędów nie popełniły, co ja. Bo i tak będziecie popełniać błędy, ale niektórych możecie uniknąć. I pierwszy błąd, najgorszy, to jest kochać kogoś bardziej niż siebie. Bo co się dzieje, jeżeli ja, człowiek, jestem w związku z drugim człowiekiem. Wszystko jedno, w jakim związku i jakiej płci jest ten drugi człowiek. Ale przyjmując, że jestem w związku i kocham tego drugiego człowieka, to ja staram się mu dać jak najwięcej. Im więcej mu daję, tym bardziej go kocham. Im więcej ja ofiarowuję drugiej osobie, tym bardziej wzrasta moja miłość. Moja miłość rośnie razem z tym, ile daję drugiej osobie. Kochani, ta prawda jest znana od wieków. Im więcej dajemy, tym bardziej kochamy. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że jak my bardzo kochamy, to ograniczamy drugiej osobie możliwość dawania nam. Jeżeli ja ograniczam drugiej osobie możliwość dawania mnie tego, co najcenniejsze, uczucia, opieki, miłości, dowodów miłości, rzeczy materialnych, to ja blokuję u tej drugiej osoby możliwość, żeby ona wzrastała w miłości, żeby kochała coraz bardziej, żeby ona mogła odczuć to niezwykle piękne uczucie, które ja do niej, którym ja do niej promieniuję, którym ja ją obdarzam. To znaczy, miłość jest tak cudowną emocją, że jeżeli ja kocham, to ja przeżywam tę cudną emocję. Osoba, która kocha, przeżywa tę niezwykle cudną emocję. I jak bardzo kocha, to bardzo chce dać tej drugiej osobie to, co najcenniejsze, a najlepiej wszystko. Tylko że w ten sposób blokuje możliwość, żeby ta druga osoba też dawała jak najwięcej. I dlatego to niezwykłe przykazanie miłości znaczy pozwól siebie też kochać. Pozwól, żeby ta druga osoba też ciebie kochała, żeby ci też mogła dać siebie jak najwięcej, bo im więcej dać siebie, tym bardziej się zakocha. A im bardziej się zakocha, tym będzie bardziej szczęśliwa, bo im będzie bardziej zakochana, tym będzie przeżywała więcej euforii, radości. Ten świat stanie się bardziej kolorowy. Jeżeli ty ograniczasz tą drugą osobę, zalewając ją swoimi emocjami, swoimi uczuciami, to odbierasz jej, to stajesz się egoistą, bo odbierasz jej możliwość, żeby ona przeżywała coś równie pięknego jak ty. I następuje wtedy taki stan nierównowagi, który prowadzi wiadomo do czego. Dlatego, kochane, drogie, cudowne, wspaniałe kobiety, pozwólcie się kochać. Dajcie się kochać. Ja wiem, że wy jesteście stworzone do tego, żebyście same kochały, ale to nie wystarcza. Nie bądźcie egoistkami. Dajcie się kochać. Pozwólcie się kochać. Do cholery jasnej, no pozwólcie.